Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Krośnieńskie baseny będą odnowione. Powstanie nowoczesny kompleks. Na 25 metrach będzie 6 torów do pływania, a jednocześnie druga część to będzie część typowo rekreacyjna, ale rekreacją sportową. Głosowanie na inwestycje zrealizowane z budżetu obywatelskiego Ustrzyk Dolnych. W tym roku podjęliśmy decyzję, że będą dwie kategorie, jedna kategoria miejska i na nią 100 tysięcy i druga kategoria wiejska, na nią również 100 tysięcy. Bezpłatny kurs włoskiego w Rzeszowie. Ja chcę przedstawić i zaproponować właśnie uczestnikom taki kurs, tak zwany na relaksie. Przychodzą, miło spędzają czas, dlatego też właśnie jesteśmy w Hola Lola, gdzie ten czas się bardzo miło spędza. Krośnieńskie baseny odkryte zostaną przebudowane. Powstanie tam zupełnie nowy kompleks. Magistrat rozpisał już przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowych obiektów. Kompleks nowych basenów będzie składał się z trzech niecek. Największy, 50-metrowy, będzie basenem wielofunkcyjnym, zarówno pływackim, jak i rekreacyjnym. Na 25 metrach będzie 6 torów do pływania, a jednocześnie druga część to będzie część typowo rekreacyjna, ale rekreacją sportową. Tam będzie można grać w waterpolo, będą bramki, będzie można grać w tą siatkówkę wodną, będzie też kosz wodny. Tam będą te atrakcje, które ktoś lubi na wodzie, ale w sposób sportowych atrakcji. Będzie też typowy basen rekreacyjny wyposażony w liczne atrakcje, a dla najmłodszych powstanie brodzik. Ten projekt jest projektem, który będzie w swojej formule nowoczesności bardzo atrakcyjny dla wszystkich korzystających. Będzie zawierał bardzo piękny, atrakcyjny brodzik dla dzieci, który będzie miał szereg atrakcji dla dzieci, który na pewno będzie dla nich fantastyczną zabawą. Będzie posiadał też dodatkową jedną nieckę wodną w postaci takiego typowo rekreacyjnego basenu. Będzie wir wodny, huśtawka wodna, leżanki wodne z natryskami, taborety. Po prostu typowo rekreacyjny. Dla dzieci powstanie też plac zabaw, a dla nieco starszych boiska do piłki plażowej. Wokół kompleksu basenów staną budynki zaplecza. Projekt zakłada budowę aż 7 nowych obiektów usługowo-technicznych. Zamierzamy, aby po rozstrzygnięciu przetargu w tym roku przystąpić do realizacji. Chcemy realizować to zadanie na zasadzie tak zwanego factoringu i aby czas realizacji zakończył się przed okresem wakacyjnym letnim w roku 2018. Czyli niestety dla mieszkańców nie jest to dobra wiadomość, bo w miesiącach letnich 2017 roku odkryte baseny w Krośnie będą zamknięte. Woda w basenach będzie podgrzewana za pomocą systemu kolektorów słonecznych umieszczanych na dachach budynków zaplecza. Częściowo instalacja ma też korzystać z systemu grzewczego funkcjonującego w hali sportowo-widowiskowej. Podczas chłodniejszych dni i nocy wszystkie niecki będą przykrywane specjalnymi foliami ograniczającymi straty ciepła. Baseny będą też podświetlane. Trwa głosowanie na zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Ustrzyk Dolnych. Wśród nich są m.in. remonty wiejskich dróg, remonty świetlic czy też nowe place zabaw. Głosowanie to najważniejszy test weryfikacyjny z zaangażowania mieszkańców. Wygrają bowiem te inicjatywy, które zdobędą największe uznanie. W tym roku podjęliśmy decyzję, że będą dwie kategorie, jedna kategoria miejska i na nią 100 tysięcy i druga kategoria wiejska, na nią również 100 tysięcy. I to jest taka edycja, można powiedzieć, że przełomowa, bo na zadania każdy mieszkaniec Ustrzyk do 30 września może oddać dwa głosy. Jeden na zadanie z kategorii miejskiej, jeden z kategorii wiejskiej. Czyli tak naprawdę małe wsie, które mają 200-300 mieszkańców, czy nawet 50 mieszkańców, czy 80 mieszkańców, dzięki swojej operatywności mogą w mieście zbierać głosy i w ten sposób również wygrać to swoje jedno zadanie. Utworzony został także Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Radni miejscy przeznaczyli na ten cel 25 tysięcy złotych. Ustrzycki projekt ma przede wszystkim wesprzeć aktywność młodych mieszkańców gminy i pokazać im, że każdy może mieć wpływ na kształt swojej małej ojczyzny. Młodzież, która chodzi do szkół w Ustrzykach Dolnych, nawet jeżeli mieszka poza Ustrzykami, będzie miała do dyspozycji 25 tysięcy złotych na zadanie, które sama zgłosi, sama wybierze. I to już będzie we wrześniu zgłaszanie zadań i w drugiej połowie września i początkiem października głosowanie. To też jakaś tam forma zachęcenia młodych ludzi do uczestnictwa w życiu miasta i gminy Ustrzyki Dolne.
A wydaje mi się, że po pierwszej edycji widać, że jest potrzeba, bo naprawdę mieliśmy bardzo wysoką frekwencję, jeśli chodzi o liczbę oddanych głosów, porównując do innych miast typu Gdańsk, Wrocław czy też Ciechanów. Wśród zgłoszonych inwestycji są na przykład remonty wiejskich dróg czy modernizacje świetlic dla dzieci. Wyszukiwarka internetowa Grobonet będzie miała większe możliwości. Ułatwi ona dotarcie do grobów bliskich na rzeszowskim cmentarzu Pobitno. Urzędnicy zdecydowali się wybrać ofertę firmy Art Look Gallery, której ratusz zapłaci 45 tysięcy złotych. Firma ma utworzyć elektroniczną bazę osób pochowanych, wykonać inwentaryzację mogił, mapy cmentarza oraz fotografie nagrobków na cmentarzu Pobitno, gdzie pochowanych jest około 40 tysięcy osób. Firma na wykonanie zlecenia ma 2 miesiące. Myślę, że już w tym takim gorącym okresie październikowo-listopadowym wszyscy, którzy będą chcieli znaleźć swoich bliskich, przyjaciół, będą mogli skorzystać z wyszukiwarki. Użytkownicy smartfonów po zmianach będą mogli dodatkowo skorzystać z grobowego GPS-u. Ta specjalna aplikacja będzie doprowadzać bezpośrednio do grobu, którego szukamy. Aplikacja do tej pory cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Chcemy wzbogacić funkcje. W tej chwili na przykład jeżeli mamy jakichś bliskich na cmentarzu Wilkowyja, wejdziemy na stronę www.grobonet.rzeszow.pl, wpiszemy imię i nazwisko osoby, której grób chcielibyśmy znaleźć. Wtedy na komputerze pokaże nam się dokładna lokalizacja tego grobu z mapą. Ale możemy też taką aplikację ściągnąć na telefon komórkowy i korzystać z niej bezpośrednio, gdy jesteśmy już na cmentarzu. Poprzez e-wyszukiwarkę można także zwiedzić cmentarz jak wirtualne muzeum i przejść się po uliczkach dzięki odpowiednim fotografiom. Niedługo te wszystkie funkcje będą możliwe również na cmentarzu Pobitno. Bello Mondo Italiano to kurs języka włoskiego. Za darmo można nauczyć się od podstaw tego języka i dodatkowo zapoznać się z kulturą Włoch. Pierwsze zajęcia w Rzeszowie już się odbyły. Język włoski jest 4. językiem świata, który pomaga zarówno w komunikacji, biznesie, kulturze, jak i zwykłych relacjach międzyludzkich, wyjaśnia Beata Dędzikowska, pomysłodawczyni spotkań i założycielka internetowej szkoły Bello Mondo Italiano. Z obserwacji takiej, jaką prowadzę, duże grono ludzi chce się uczyć, ale nie ma albo czasu, albo nie ma pokładów finansowych. I ze względu na to, że ja akurat miałam możliwość kształcenia się za granicą, w różnych krajach i też również w Polsce, chciałabym tą wiedzą się po prostu teraz dzielić. I akurat spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem, co doprowadziło do tego, że jestem bardzo usatysfakcjonowana, ponieważ my liczyliśmy na grupę maksimum 20 osób, a w tym momencie jest około 300 osób, które naprawdę chcą się uczyć i codziennie piszą do mnie, dostosowują się do pór dnia. Te zajęcia będą nietuzinkowe, będą moją inwencją, ponieważ nie chcę przedstawić zwykłego kolejnego kursu językowego, bo jest bardzo dużo takich kursów językowych w Rzeszowie. Są to bardzo dobre kursy językowe, ja przez niektóre też przechodziłam i zachwalam bardzo, aczkolwiek ja chcę przedstawić i zaproponować właśnie uczestnikom taki kurs, tak zwany na relaksie. Przychodzą, miło spędzają czas, dlatego też właśnie jesteśmy w Hola Lola, gdzie ten czas się bardzo miło spędza i na spokojne relekcje będą przyswajać informacje. Pierwsze zajęcia odbyły się 16 sierpnia w Hola Lola. Żeby uczestniczyć w kolejnych zajęciach, nie trzeba się nigdzie rejestrować. Prośba jest tylko taka, aby zaznaczyć chęć uczestnictwa poprzez wydarzenie na Facebooku, aby można było dostosować miejsce zajęć do liczby chętnych. Różne ludzie obowiązki mają i ze względu na to, że te obowiązki pochłaniają ich czas, My wychodzimy z tą inicjatywą przede wszystkim przez internet i jeżeli na przykład nie będą mogli uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, będą mieli na bieżąco przedstawiane te same materiały poprzez stronę facebookową Bello Mondo Italiano, wystarczy tam wejść i zawsze są codziennie są przedstawiane różnorodne materiały, zarówno graficzne, zarówno językowe i później są fonetycznie przedstawiane na portalu YouTube. Kurs włoskiego dla początkujących obejmuje 12 darmowych spotkań po 2 godziny. Po raz 10 w Mrzygłodzie odbył się kermesz karpackich smaków organizowany przez sanocką gminę. Mrzygłód na ten jeden dzień w roku staje się kulturalną stolicą regionu. Dzięki swojemu malowniczemu położeniu w Dolinie Sanu oraz klimatycznemu rynkowi idealnie eksponuje to, co w kermeszu jest najważniejsze –
czyli dobre smaki muzyczne, kulinarne i artystyczne. Żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać, wystarczy ciepło rąk, świecie bar. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas. Mamy coraz więcej ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają specjalnie, właśnie żeby pobyć na kermeszu. W tym roku mamy bardzo ciekawą gwiazdę wieczoru, bo to jest poparzenie kawą 3, więc myślę, że wszystkim się spodoba. Poza tym w tym roku mamy bardzo dużą delegację z gminy Zamość. Przyjechało prawie 50 osób i również dwukrotnie będą występowali w czasie kermeszu. Ja już mam okazję być po raz drugi na kermaszu karpackich smaków. Delegacja z gminy Zamość przyjeżdża tu systematycznie, chyba już piąty raz, albo nawet i dłużej. Współpraca pieczeniowa gmin Polski Wschodniej, duży projekt, który realizowaliśmy wspólnie z gminą Sanok, z gminą Suwałki i z gminą Ełk, spowodowała to, że wymieniamy się doświadczeniami związanymi z życiem naszej samorządowych wspólnot. Jest nam bardzo miło, że to właśnie gmina Sanok wybrała miejscowość Mrzygłód. Ten klimat miasteczka galicyjskiego, ta nasza gościnność królewska jest ponad miarę wszystkiego. Kermesz to przede wszystkim pyszne smaki. Koła gospodyń wiejskich oferowały wyroby według tradycyjnych receptur. Nie zawiedli też rękodzielnicy, którzy prezentowali swoje misternie wykonane prace. 1 września w czwartek rozpoczyna się 12. Festiwal Żarnowiec 2016. Zainauguruje go koncert patriotyczny w hołdzie Marii Konopnickiej. Chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na 12. już Festiwal do Żarnowca. Rozpoczynamy go koncertem patriotycznym. 2 września Wesoła Wdówka w wykonaniu Opery Śląskiej w Bytomiu. W sobotę dwa koncerty. Zespół żydowski z Krakowa będzie grał muzykę klezmerską. Następnie koncert trzech tenorów i gala operetkowa. A w niedzielę wystąpi wielka gwiazda polskiej piosenki, pani Hanna Banaszak z zespołem. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Festiwal do Żarnowca. I jeszcze zaproszenie do Jasła na Międzynarodowe Dni Wina, które rozpoczną się w sobotę na Miejskim Rynku. W programie między innymi degustacje w winnych ogrodach i występy artystyczne. I to wszystko w tym programie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.